Internet to kopalnia wiedzy i informacji. Internet to źródło dobrej rozrywki. Ale internet to także zagrożenie. Według badania z 2012 roku w Polsce problem uzależnienia od internetu dotyczy wielu osób i stale rośnie. Szacuje się, że 100 tysięcy osób jest uzależnionych, a kolejne 750 tysięcy zagrożonych uzależnieniem. Co istotne, na uzależnienie od internetu szczególnie narażone są dzieci i osoby młode. Kiedy możesz zacząć podejrzewać uzależnienie od internetu? Mówi Łukasz Wojtasik z fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. O nadużywaniu internetu, bo niektórzy postulują, żeby takiego terminu używać. No tutaj zazwyczaj to pierwsze, co przychodzi na myśl, to jest ten parametr czasu, tak? To znaczy, że jeżeli młody człowiek zbyt wiele czasu, dużo czasu poświęca na korzystanie z sieci, natomiast na pewno ważny jest też drugi element, o którym się mówi, to znaczy, że to korzystanie z internetu zaburza i poprawne funkcjonowanie w świecie, tak? To znaczy, jeżeli pojawiają się wobec tego problemy w funkcjonowaniu w rodzinie, w relacjach rówieśniczych, problemy szkolne, wtedy mówimy o problemie nadużywania. Chcesz dowiedzieć się więcej o uzależnieniu od internetu? Telefon zaufania 801-889-880. Szczegóły na www.uzależnieniabehawioralne.pl. Kampania finansowana ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. To było ogłoszenie płatne. A teraz na poważnie. A w studiu Adam Szostkiewicz z tygodnika Polityka i profesor Tadeusz Bartoś, filozof z Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Gisztora w Kutusku. Do jakiego kościoła przyjeżdża papież? Mam wrażenie, że to jest kościół, który zajmuje się przede wszystkim szeroko pojętym życiem seksualnym, antykoncepcją, in vitro, aborcją. To jest w pakiecie, tak, ale to nie jest wszystko. Gdyby patrzeć w miarę możliwości bezstronnie i beznamiętnie opisywać kościół katolicki w Polsce, to mamy bardzo żywotną instytucję z dużą ilością kadry, czyli ponad 25 tysięcy księży, bardzo młodych. Oni zasadniczo, co mają w życiu robić, nie mają rodziny, żyją w sobie w celibacie, więc duża z nich, czy ludzi się uaktywnia, tworzą grupy młodzieży, jeżdżą z tą młodzieżą do takiego sanktuarium, na pielgrzymkę, jeżdżą do teraz chodzi o tą strukturę funkcjonalną. Jest polityka od kilkudziesięciu lat w Kościele Katolickim w Polsce prowadzona, chyba 5-6 tysięcy mieszkańców, jeden kościół, ale jest cały czas konsekwentnie prowadzona. Czyli mamy dużą obecność kadrową, instytucjonalną i aktywność, właściwie proaktywność wielu grup kościelnych, gdzie są ciągle wysokie ilości powołań. W Polsce jest tyle więcej duchownych niż całej reszcie katolickiej, niż całej reszcie Europy. Jeśli to nie jest jakiś tam potęga. To jest aktywna i to jest aktywna, zmobilizowana i w dużej mierze ideowa. Bo ta motywacja jest ideowa dla dużej części tej młodej, zwłaszcza kadry, która nie wchodzi już w tą strukturę władzy, zarządzania i tego typu rzeczy. Czyli te struktury karierowiczowskie. Więc to jest olbrzymia potęga. Jeśli chodzi o biskupów, to być może oni nie zdają sobie sprawy, że są przywódcami czy też dowódcami czołgów, a nie małej igiełki. Także ich słowa ważą, ich słowa oddziałują i być może w związku z tym mamy takie kłopoty. Ale ten kościół się przez ostatnie, powiedzmy, 20 lat zmienił się w sposób nie do poznania. To znaczy, o ile jeszcze 20 lat temu pisaliśmy, Adamie, o podziałach w kościele, tak? O kościele otwartym, o kościele tym bardziej integrystycznym, to teraz w zasadzie już nie ma wątpliwości. Że jest jeden. Jest tylko integrystyczny. Tak. Tak. Z tym, że no, ja bym był o tyle ostrożny, że ciągle jednak i z tamtych dawnych lat, i nowsze znajomości mam także w świecie katolickim, polskim. I są ciągle jeszcze ludzie, którzy myślą, mówią Franciszkiem, czy tym właśnie językiem kościoła otwartego, w którym ja byłem wychowywany, w którym ja też pracowałem jako redaktor Tygodnika Powszechnego przez 11 lat. Oczywiście, zgadzam się, problem polskiego katolicyzmu, bo szerzej niż tylko kościoła jako instytucji, polega na tym, że ta równowaga jest zachwiana, że
to, co było kiedyś wielonurtowe, dzisiaj staje się jednonurtowe, to znaczy dominuje właśnie wyraźnie ta opcja, nazwijmy to integrystyczna, można różnie to nazywać, w każdym razie niechętna Franciszkowi, jeśli tak można powiedzieć w skrócie. Niechętna temu spojrzeniu na Kościół, na rolę Kościoła w społeczeństwie, na duszpasterzowanie i tak dalej. Ci dzisiaj mają w Polsce przewagę w mediach katolickich, w organizacjach katolickich i to oczywiście może być dla kogoś pewnym bolesnym paradoksem, tak rozumiem to, o czym profesor Bartoś przed chwilą mówił, że społeczeństwo katolickie ma pełną swobodę działania i że tak ją akurat wykorzystuje. Rzeczywiście to jest rodzaj obywatelskiego zaangażowania, tylko dlaczego zawsze po jednej właśnie stronie, albo pisowskiej, mówiąc w skrócie znowu polityczno-partyjnym, albo po stronie integrystycznej. Ale może po prostu ta druga strona przegrała zwyczajnie, była słabsza, to była za mała atrakcyjna oferta dla wier. No ona przegrała, tak, a dlaczego przegrywa jakaś opcja ideowa w tego typu instytucjach? No po prostu kształci się kadry, nowe kadry, a nowe kadry zostały tak wykształcone, jak zostały wykształcone. Nie zostały wykształcone w duchu tak zwanego Jana Pawła II, czy nie zostały wykształcone w duchu jakiejkolwiek refleksji, tylko w takim, no powiedzmy, nie wiadomo czym, bo to jest właściwie taka magma, bo tutaj nie ma ducha, bo tu nie ma idei, to znaczy tu nie można wyłonić pewnych idei. Są emocje, uczucia, poczucie przynależności lub nieprzynależności. Jest taki diagnostyczny tekst dominikanina Jacka Woronickiego sprzed II wojny światowej, on był życielem KUL-u, więc bardzo taka wybitna postać o sentymentalizmie i racjonalizmie, fideizmie, katolizmu polskiego, głównie chodziło o intelektualistów. I to są cały czas te same problemy. Jest bardzo niski poziom edukacji, jest wstręt do teologii, aż księży młodych aż oczekuje, drgawek dostają, jak słyszą jakieś tam formuły teologiczne, sam widziałem. Więc to jest dosyć powszechne, jest antyintelektualizm, sentymentalizm, to znaczy przeżywamy. A jak ktoś próbuje konceptualizować wiarę, no to jest tak zwane niemieckie mędrkowanie Woronieckiego. I fideizm, to znaczy używanie rozumu w dziedzinie wiary, oznacza po prostu zniszczenie, gwałcenie wiary. To znaczy to jest... I jeśli mamy taki świat, mamy tak potężną organizację, która uważa, że kwestie treści, kontentu tej wiary, tego wyznania, one nie są istotne, no to się czym kieruje? No, przepraszam, tam masz jest pod ręką. No. Interesami. Co tam pod ręką, a co jest pod ręką? No są interesy. Interesy no, budujemy kościoły wielkie, no budujemy. Trzeba mieć pieniądze. Kontynuacja własnej pozycji. Ile kosztuje świątynia opatrzności? Setki milionów, no, a te świątynie w Krakowie, a te inne, a ten. Trzeba, i to się dookoła tego zaczyna kręcić i w ogóle wypacza całe serię instytucji, bo w tej instytucji nie ma idei, ponieważ nie z niej ideowo, ponieważ idee muszą żyć w refleksji, a jest pogarda dla teologów. To jest jeden z momentów diagnostycznych. Panowie, zapytam być może głupio, ale spróbuję. Kto tak naprawdę rządzi w Kościele w Polsce? To znaczy, opisaliście tę instytucję jako niezwykle potężną, szczególnie na tle europejskim, ale kto tym interesem kręci? Ale czegoś redaktor spodziewał? Nazwisk czy... Nazwisk oczywiście. Nie, no ja uważam, że Kościół Polski... Do kogo przyjeżdżasz, Franciszek? Do Rydzyka? Do Prymasa? Znaczy kto tutaj by... I do tych przyjeżdżasz. Znaczy, mówiąc uczciwie, ja uważam tak, że przyjeżdża do wiernych i przyjeżdża do tych młodych ludzi. Ja wracam świeżo z Krakowa, tam jest super atmosfera i rzeczywiście... Wielki sukces odnosi na naszych oczach wielokulturowość, ponieważ dzisiaj zwykły Kowalski Malinowski na ulicach Warszawy, może na ulicach Krakowa, może zobaczyć, jakie to jest fajne, kolorowe i tak dalej. Ilu językami i ile ras, ile kultur reprezentują ci młodzi ludzie. I do nich Franciszek przede wszystkim przyjeżdża, ale oczywiście jest też... dygnitarzem kościelnym i jest też politykiem formatu międzynarodowego. Więc oczywiście jest też aspekt polityczny, o tym już rozmawialiśmy. Natomiast co do tego, kto rządzi na co dzień, to też powiedzieliśmy sobie, że nastąpiła
nastąpił przewrót w polskim katolicyzmie w stronę tej opcji prawicowo-integrystycznej, ze szkodą dla innych nurtów, które istniały i jeszcze dzisiaj niszowo istnieją w Kościele. Bogatszy moim zdaniem jest taki Kościół, który jest wielonurtowy, a nie jednonurtowy. Mówię oczywiście o sprawach intelektualnych, o dyskusji, o teologii i tak dalej. Nie mówię o sprawach dogmatycznych, doktrynalnych. Oczywiście tutaj, no żeby to miało w ogóle jakikolwiek sens praktyczny, musi być jeden kierunek, jeden nurt. To znaczy jesteśmy wszyscy katolicy i do widzenia. Więc ja to tak widzę i rzeczywiście na co dzień można mieć wrażenie, że bardziej rządzi dzisiaj Kościołem, a także w jakimś sensie polską polityką demokratyczną, co już jest naprawdę wielkim problemem, obóz toruński, ojciec Rydzyk, niż kardynał Nycz, na przykład przywołany przeze mnie na wstępie rozmowy, czy choćby biskup Ryś, który w ciągle krakowskim, biskup Ryś, który się zajmuje projektem nowej ewangelizacji, ciągle jest uważany za wielką nadzieję polskiego kościoła, ale na co dzień nie jego głos się liczy i nie jego projekty się liczą, nie jego stanowisko takie pluralistyczne, otwarte na rozmowę też z inaczej myślącymi się liczy, tylko właśnie tamten nurt w Kościele. No i gdybym ja był dostojnikiem kościelnym, gdybym był odpowiedzialny za przyszłość Kościoła, gdybym miał władzę w Kościele, to bym się nad tym zastanowił, czy to jest dobrze dla mojego Kościoła, żeby tak się właśnie działo, żeby jeden nurt tylko w nim dominował, bo jest prawdopodobne, odwołuję się znowu do Gazety Wyborczej, do rozmowy z ojcem Puciłowskim, prawda, bardzo dobrej, odważnej, może w pewnym sensie odważniejszej niż to, co mówi dzisiaj słusznie profesor Bartoś, bo to jest głos wewnątrz Kościoła instytucjonalnego właśnie Puciłowskiego. I on sam, Dominikan, mówi wyraźnie, no, że jak tak dalej pójdzie, to młodzi ludzie odejdą z Kościoła, że Kościół zostanie sam. Będzie miał swoje interesy, swój majątek, swoje instytucje, to wszystko mu zostanie, tylko że nie będzie miał wiernych. Są takie odosobnione głosy, jak głos ojca Puciłowskiego, czy ojca Wiśniewskiego. Wiśniewskiego. To jest trochę wołanie na puszczy. Taka jest rola zawsze proroków. Może powrócimy do tego wątku, o którym ja już wspominałem i zastosujmy go tutaj. Jak funkcjonuje dziś, jeśli chodzi poczynak oczywiście, patrzymy nieco, tam siedzi w głowie każdego z hierarchów, ale mamy bardzo krótkoterminowe strategie, chwilowe koalicje, podczepianie się pod Radio Maryja, bo to daje sukces, bo to daje biskupowi rozgłos, bo to daje widać, że to jest właśnie to, co działa, funkcjonuje, są miliony ludzi, słuchaczy i tak dalej. Politykowi daje poparcie. Jest więc takie strategiczne układy przy braku tego długoterminowej wizji tego, czym ten Kościół ma być. A żeby była wizja, no to trzeba by mieć wizję. To znaczy na przykład, trzeba by rozumieć, czym jest Kościół katolicki. Nie groźnie, panie profesorze. Trzeba by rozumieć, czym jest Kościół katolicki, jaka jest jego teologia, jak to się wciela. Trzeba by znać teologię, dwudziestowieczną teologię, która tym się zajmowała. Naprawdę te rzeczy są zrobione. To trzeba wiedzieć, znać i wcielać w życie. I tutaj pozwolę się nie zgodzić, że przynależność do Kościoła katolickiego, jeśli od strony dogmatycznej, nie jest w dwudziestowiecznej teologii taka, że tu się jest katolikiem i koniec. Bo tak właśnie mówią cepy katolickie, że tu się jest katolikiem i końskim jesteś katolikiem. A co, to ja jestem katolikiem. Właśnie mamy całą teologię rozwoju dogmatu, mamy wiele innych rzeczy wewnątrz zachodniej teologii. No tak, ale ten spór mocno został storpedowany przez nas. Przede wszystkim. Nikogo to nie interesuje, ponieważ trzeba kupić grunt, trzeba wyciąć drzewa. Trzeba postawić ten kościół, jeszcze nie ma na okna, a ci nie płacą, a ten ma kobietę. No i to jest życie wewnętrzne Kościoła katolickiego. Nasz czas dobiegł końca, tak to jest w dobrym towarzystwie. Bardzo panom dziękuję za to spotkanie. Adam Szostkiewicz, Tygodnika Polityka. Dziękuję profesor bardzo. Tadeusz Bartoś z Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Gisztora w Półtusku byli gośćmi programu. Program przygotowała Małgorzeta Wołczyńska, a realizował Kamil Wybleski. Już za chwilę informacje Radia Tok FM, a po nich raport gospodarczy, na który zapraszam Maciej Głogowski. Ja się nazywam Mikołaj Lizut i kłaniam się nisko. A teraz na poważnie.
Całej audycji wysłuchasz w archiwum na stronie tokfm.pl oraz w aplikacji mobilnej tokfm, tokfm.pl, ukośnik pobierz. Reklama. Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą antiukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, spędzenie czy pieczenie. Entil, naprawdę szybki na ukąszenia. Oddaję krew bez obaw. Wiem, że do pobierania krwi stosowany jest sprzęt jednorazowego użytku. Oddaję krew i nie czuję bólu. Bo jedyne, co możesz poczuć, to małe ukłucie na początku. Oddaj ty, bo łączy nas krew, która ratuje życie. Robert Lewandowski. Więcej informacji na twojakrew.pl. Przesadziłem. Z tą karkówką wezmę coś na trawienie. Lepiej weź tabletki do ssania Medigestan. Smaczne. A dlaczego akurat Medigestan? Zwykła tabletka na trawienie nie działa od razu. Musisz czekać, aż rozpuści się w żołądku. Na Medigestan trafia do żołądka już rozpuszczony. Dokładnie. Stosując suplement diety Medigestan, pobudzasz pracę ślinianek i dzięki temu zwiększa się produkcja soku żołądkowego. A dodatkowo zawarta w nim mięta sprawia, że trawienie jest efektywniejsze. No tak, jest różnica. Nawet już ją czuję. Medigestan. Szybki sposób na trawienie. Zosiu, a jaka jest twoja ulubiona dyscyplina? Dyscyplina w pracy przede wszystkim. Aha. W żabce do kibicowania przy różnych dyscyplinach paluszki lub precelki Lajkonik w cenie nie wyższej niż 2,49. Żabka. Mały, wielki sklep. Letnia wyprzedaż Kajeny trwa. Tylko teraz znajdziesz najmodniejsze sukienki oraz topy tańsze aż o 70%. Dołącz do H&M Club, zbieraj punkty i odbieraj nagrodę. Do zobaczenia. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w ciągu. Wskazania. Łagodne stan napięcia nerwowego i poczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość. Gości na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 12.41, Michał Poklękowski, informacje zapraszam. Papież Franciszek przelatuje dziś po południu do Polski. Na dziedzińcu Zamku na Wawelu spotka się z prezydentem, premier i korpusem dyplomatycznym. Po spotkaniu zaplanowano przemówienie Andrzeja Dudy i Franciszka. Do 44 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych dzisiejszego zamachu bombowego w mieście Al-Kamiszli w północno-wschodniej Syrii. Zamieszkane głównie przez Kurdów, miasto znajduje się przy granicy z Turcją. Do zamachu przyznało się tzw. państwo islamskie. Niedaleko Barcelony policja aresztowała dwóch dżihadystów podejrzanych o zbieranie funduszy na rzecz tzw. państwa islamskiego. Zatrzymani w Hiszpanii to bracia z Maroka w wieku 22 i 33 lat. Rosyjscy siatkarze, gimnastycy, szermierzy i triatloniści zostali w komplecie dopuszczeni do startu na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro, o czym poinformowały Międzynarodowe Federacje tych dyscyplin. Żadnemu z nich nie udowodniono dopingowej przeszłości. Kolejne informacje w Radio TOK FM już o 13. Zapraszamy. Pogoda. Zagrzmi dziś w Małopolsce, na Śląsku lokalnie ulewą będzie towarzyszył grad. Wszędzie spodziewajmy się też rozpogodzeń. Najładniej bez deszczu będzie na Wybrzeżu. Nadal bardzo ciepło. Na termometrach od 25 stopni w Trójmieście przez 28 w Białymstoku, Wrocławiu, 29 w Poznaniu i Toruniu, do 30 w Warszawie, w Kielcach i Krakowie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Raport gospodarczy. To jest raport gospodarczy Radia TOK FM. Maciej Głogowski, dzień dobry. 43 minuty po godzinie 12. I w dzisiejszym raporcie gospodarczym ma szersze spojrzenie na rynek. Tym bardziej, że są trzy informacje, które mam nadzieję
warto skomentować i o których warto będzie rozmawiać. O tym już za chwilę Państwu opowiem, ale wcześniej dodam, jak wygląda sytuacja na rynku walutowym. Euro 4,37 zł, frank 4 zł, dolar 3,97, prawie 98, może tak byłoby lepiej powiedzieć, funt 5,21 zł, a relacja euro do dolara wynosi w tej chwili 1,10. A owe trzy wydarzenia, czy trzy informacje, o których chciałbym pomówić w tym wydaniu raportu gospodarczego, to po pierwsze dane o wzroście gospodarczym w drugim kwartale w Wielkiej Brytanii. To są dane za drugi kwartał, a więc nie mogą i powinny mieć nawet prawa uwzględniać wyników referendum. Po drugie, to co dziś jeszcze przed nami, czyli posiedzenie Fedu. I po trzecie, to co właściwie od jakiegoś czasu funkcjonuje w przestrzeni i po raz kolejny pojawiło się w agencjach, to jest potencjalne zmiany na polskim rynku bankowym, zmiany właścicielskie, które to informacje wpływają na to, co dziś dzieje się na rynku. Szerzej już za chwilę w raporcie gospodarczym. Raport gospodarczy. A naszym gościem jest dziś pan Marcin Kiepas, stały komentator raportu gospodarczego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Ja wymieniłem takie trzy wiadomości, o których chciałbym porozmawiać. Mam nadzieję, że i dla pana one byłyby godne uwagi i są. To zacznijmy od tego wzrostu gospodarczego w Wielkiej Brytanii, bo mam wrażenie, że tej informacji będziemy mogli poświęcić na razie najmniej czasu i uwagi. PKB w Wielkiej Brytanii, drugi kwartał, 0,6% wzrostu kwartał do kwartału, a więc drugi do pierwszego, i w ujęciu rocznym, a więc kwartał drugi tego roku w odniesieniu do drugiego kwartału roku ubiegłego, 2,2, i to jest pierwsze wyliczenie. Ważne dane? Ważne, ale historyczne. To po pierwsze. I po drugie, one są jeszcze bardziej historyczne, przez co stało się właśnie przez Wielkiej Brytanii, czyli przez Brexit. Dane w żaden sposób nie uwzględniają Brexitu, więc... Bo nie mogą, kalendarzowo nawet nie mogą. Tak. Nie mogą, więc owszem, to takie zaskoczenie na plus, bo wyniki są troszeczkę lepsze od prognoz, bo chociażby oczekiwał przyspieszenia wzrostu do 2,1% w kwartał wcześniej, raczej rok do roku było 2,2. To jest malutki plusik, natomiast rynki już czekają na to, co będzie w przyszłości. Obawiają się, że gospodarka Brexita przez Brexit gdzieś otrze się o recesję. Są też nawet na tej najbardziej zainteresowanej walucie po tych danych na funcie. Nie widzieliśmy praktycznie jakichś dużych ruch. Można postawić przysłowiowy krzyżyk na tym raporcie. I bardziej Brytyjczycy, bardziej wszyscy zainteresowani gospodarką brytyjską będą patrzyli na dane wybiegające w przyszłość. Chociażby mieliśmy dzisiaj taki raport o sprzedaży detalicznej, może mniej istotny, ale on pokazał wyraźny spadek sprzedaży i to już miało pewien niewielki wpływ na notowania funta. Także z tych trzech grup tych wydarzeń, które pan wspomniał, dane o brytyjskim PKB akurat dziś mają najmniejsze znaczenie. No to mamy ten wątek za sobą. Zanim Fed, bo to jeszcze w końcu przed nami, agencje rozpisują się i analizują, ile będzie, ile jest możliwe, a ile nie, w powtarzających się i po raz kolejny pojawiających się informacjach o tym, że właściciel działającego w Polsce banku PKS-a, czyli Grupa UniCredit, może rozważyć sprzedaż całego pakietu akcji. O tym, że może rozważyć, to właściwie mam wrażenie, już mieliśmy tam świadomość. Przypomnę tylko, nie tak dawno mieliśmy proces sprzedaży 10% akcji PKO. No i tutaj, jak rozumiem, bank zadeklarował, że przez kolejne 90 dni nie będzie ponownie sprzedawał akcji PKO, ale UniCredit poszukuje pieniędzy dla swojej grupy, dla siebie, a przecież PKO S.A. jest cennym bardzo aktywem w całej grupie UniCredit, wartościowym, bo szacuje się na 5 miliardów euro
więc być może w poszukiwaniu pieniędzy można byłoby i sprzedać taki bank. Dobrze rozumiem logikę tych zdarzeń? Bardzo dobrze, bo to jest pana redaktora tutaj nie myli. Zresztą to jest przeszycie takie bardzo powszechne na rynku. Teraz powstaje pytanie, kto, komu UniCredit sprzeda, bo sprzeda PKO, a nie ulega wątpliwości. UniCredit ma na tyle duże problemy i na tyle mocna szuka gotówki, że w zasadzie chyba nie ma wyjścia. Więc jest pytanie, w jaki sposób ta sprzedaż się odbędzie, czy to będzie jakiś zachodni bank, który nieobecny jest na polskim rynku, zachodni bank, który jest obecny i będzie chciał jeszcze zwiększyć stan posiadania, czy też będą to fundusze, czy też. I to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz, dojdzie do repolonizacji, czyli przyjęcia PKO S.A. przez polski kapitał. I mając na uwadze, że pewne decyzje musiały podjąć Komisja Nadzoru Finansowego przy sprzedaży, ten ostatni scenariusz wcale nie jest taki mało prawdopodobny. Wydaje się, że nawet może być jednym z głównych scenariuszy. Natomiast dla inwestorów giełdowych bardziej liczy się ta cała niepewność związana ze sprzedażą akcji PKO S.A. Tam też reakcja jest dość mocna. W tej chwili ponad 4% spadek akcji. 4,4 na minusie, 121,85 zł. Tak, nie licząc takiego piku po Brexicie, gdzie wszystkie akcje mocno spadły, a później w ciągu dnia odrabiały straty, to są najniższe kursy od stycznia. Przypomnijmy, styczeń to taki bardzo zły okres na światowych giełdach, kiedy baliśmy się o Chiny, kiedy był taki strach związany z rynkiem surowcowym, więc PKO S.A. jest w tej chwili, pomijając ten chwilowy spadek czasu, na najniższych poziomach od stycznia. I należy sądzić, że jeżeli szybko ta niepewność odnośnie samej sprzedaży nie zostanie rozwiana, to ten kurs może jeszcze gdzieś tam spadać niżej w okolice nawet 115 zł za akcję. No to siłą rzeczy musiałoby też ciążyć również całemu indeksowi 20. Dzisiaj jest 27 czerwca, akcje były po 134,60 zł. To tak dla przypomnienia, dzisiaj to jest 121,90 i jak rozumiem, ten spadek na akcjach PKO S.A. ciąży jednak całemu indeksowi. Tak, zdecydowanie tutaj można przypisać dzisiejsze spadki, taką dzisiejszą korektę, to jest drugi dzień korekty realizacji zysków na indeksie WIG 20, właśnie przede wszystkim PKO S.A., aczkolwiek jak zerkniemy w tabelkę, statystykę, to połowa spółek z tego indeksu rośnie, a druga połowa spadnie. Natomiast PKO S.A. jest liderem spadku, zaraz za nim jest PZU. Być może spółka, która gdzieś w jakiś sposób będzie w przejęciu czy zmiana kapitału PKO S.A. brała udział. W dostarczaniu jakiejś części, być może pieniędzy oczywiście. To jest kwestia, o której będziemy pewnie jeszcze w przyszłości rozmawiać. Minus 2,2 traci w tej chwili kurs PZU, a cały indeks WIG20 na około 0,5% minusie jest poniżej poziomu 1800 punktów, a indeks szerokiego rynku WIG na podobnie 0,5% minusie. A zatem i ten temat mamy za sobą. Został nam trzeci, który jest tak naprawdę kluczowym wydarzeniem tego tygodnia, czyli zaplanowane na dziś posiedzenie Fedu. I co będzie? Tutaj troszeczkę się z panem redaktorem nie do końca zgodzę. Nie jest to kluczowe? Oczywiście każde posiedzenie Fedu ma znaczenie, należy obserwować i to taką medialną, analityczną burzę wywołuje. Tyle tylko, że po dzisiejszym posiedzeniu chyba niewiele można się spodziewać. Zobaczmy, jaki jest obraz sytuacji. Mieliśmy najpierw zaniepokojenie po Brexicie, gdy zaczęto spekulować, że być może Fed nawet wróci do obniżek stóp procentowych, a nie będzie jej podwyższał, jak było w tym pierwotnym scenariuszu. Później pojawiło się kilka, trzeba powiedzieć, dobrych danych z amerykańskiej gospodarki, więc wracamy do tego scenariusza bazowego, czyli jednej, dwóch podwyżek w tym roku. Tylko, że jeszcze jest zbyt wcześnie, żeby Fed ewentualnie komunikował taką możliwość.
więc wydaje się, że będzie takie powtórzenie komunikatu z poprzedniego posiedzenia. To po pierwsze, kwoty procentowe nas absolutnie się nie zmienią. Niewielki stopniu, a lub wcale nie powinna się zmienić retoryka wtedy. Jeżeli wtedy miałby już zmieniać retorykę, to najwcześniej we wrześniu, bo tam wypada kolejne posiedzenie, a być może jeszcze zrobi to po drodze jeszcze w sierpniu, bo w sierpniu jest takie znane sympozjum bankierów centralnych w Jackson Hole i tam pojawi się Janet Yellen i tam najwcześniej mogłaby zakomunikować, że wracamy do tego bazowego scenariusza podwyżek 100%, bo w gospodarce amerykańskiej jest dobrze. Póki co na tym dzisiejszym posiedzeniu niewiele powinno się wydarzyć. Kontekst jego wpływ na rynki raczej nie będzie duży. Jeżeli natomiast jesteśmy przy bankach centralnych, to ja raczej uwagę słuchaczy skierowałbym na Bank Japonii. Posiedzenie jest w piątek, oczekiwania są posiedzenie w czwartek, w piątek. Decyzja o stopach, o polityce monetarnej jest w piątek nad ranem naszego czasu i oczekiwania są na tyle duże, że pole do jakiegoś rozczarowania, bo banki centralne generalnie w ostatnim czasie raczej rozczarowują, nie luzują polityki monetarnej, bo tych narzędzi nie mają już zbyt dużo. Więc pole do rozczarowania jest całkiem spore. Jeżeli coś miałoby w tym tygodniu tak mocno obarczać rynkami finansowymi, to raczej Bank Japonii niż amerykański w dzisiejszy. No dobrze, przyjmuję pana poprawkę do rozważań, które wydarzenie może być kluczowe w tym tygodniu. Chociaż... Taka mała poprawka. Tak, nie, jak najbardziej. To... Z uwagi na swoje znaczenie, nie sposób pominąć to wydarzenie w kalendarzu. To jasne. Ja jeszcze oczywiście miałbym i odnalazłbym w tym kalendarzu, już pomijając słowo kluczowe, ciekawe wydarzenia w tym tygodniu. W piątek mamy w końcu wstępny odczyt PKB w strefie euro. Co prawda, to jak zawsze historia. Tak. Jeszcze wejdę w słowo, nie tylko w strefie euro, ale też mamy wstępne dane o amerykańskim PKB za drugi kwartał, więc to też będzie taki... taka ciekawa figura, używając już tego takiego korektowego języka. A zatem będziemy mieli jeszcze kilka ciekawych informacji. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę i analizę. Pan Marcin Kiepas z Analityka Mirror Markets i rozmowa o tym, co na rynku teraz i co za chwilę może się na rynku wydarzyć. Przed nami dziś posiedzenie Fedu. Jak państwo słyszeli, wcale nie musi ono rosnąć do rangi najbardziej kluczowego wydarzenia w tym tygodniu. Ja na koniec mam jeszcze jedną informację. To jest informacja z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. BFG postanowiło, że pieniądze członków Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Skarbiec będą wypłacane za pośrednictwem banku PKO BP. PKO Banku Polskiego. Przypomnę, 22 lipca Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o zawieszeniu działalności SKOK Skarbiec, sytuowany w Piekarach Śląskich. SKOK Skarbiec, pieniądze, o których mówimy, te gwarantowane, są zgromadzone przez... Są zgromadzone przez 26,5 tysiąca członków, a kwota to prawie 97 milionów złotych. Przypomnę, jesteśmy już po upadkach SKOK-u Wołomin, Wspólnota Polska i Owisz-Karka. Jeszcze chyba był jeden i Skarbiec. To wszystko w tym wydaniu raportu gospodarczego. Teraz będą informacje w Radiu Tok FM, po informacjach audycja Połączenie i Jakub Janiszewski. Ja bardzo dziękuję. Maciej Głogowski, do usłyszenia. Raport gospodarczy. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Lista przebojów Tok FM. Jakie radio? Taka lista. I takim wątkiem zakończymy dzisiejsze spotkanie. Pan Roland Paszkiewicz ostatnio mówił, dyrektor w Centralnym Domu Maklerskim PKS-a. Bardzo dziękuję. Pani Dorota Gawias, przewodnicząca Forum Związków Zawodowych. Bardzo dziękuję. Pan Adam Jaser, stypendysta programu Dobra Zmiana. Bardzo panu dziękuję i pozdrawiam radiosłuchaczy. To był magazyn EKG. Lista przebojów Tok FM. Słuchaj i głosuj na portalu informacyjnym tokfm.pl. Strachu duchów piekielnych.
Reklama. Auto.pl. Lider sprzedaży aut używanych od 15 lat. Zapraszamy do 3 megapunktów przy Alei Krakowskiej, ulicy Ostroplanckiej i w centrum przy ulicy Stawki. Sprzedajemy auta bezpośrednio od pierwszego właściciela, ale też okazje polizingowe i auta z importu. Auto ma 1500 aut na placu, ale każdy klient jest dla nas najważniejszy. Skup od ręki lub opieka komisowa. Sprzedaż i zamiana. Jesteśmy dla Was 7 dni w tygodniu. Auto.pl. Dlaczego wybrałam Biolik? Bo taniec potrafi wycisnąć siódme potę, więc na antyperspirancie muszę polegać bezgranicznie, jak na partnerze. Biolik zapewnia mi niezwykle skuteczną ochronę i jest tak łagodny dla skóry, że mogę go stosować nawet po depilacji. Do tego błyskawicznie wysycha i nie pozostawia śladów na ubraniach. Jako jedyny Biolik łączy w sobie wszystkie cechy idealnego antyperspirantu. Spełnia 100% oczekiwań przez cały intensywny dzień i w każdej sytuacji. Dla mnie bezkonkurencyjny. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Marzy się Państwu ekskluzywny apartament z własnym ośrodkiem narciarskim? Apartamenty w aparthotelu Czarna Góra to jedyna w swoim rodzaju inwestycja w Polsce. Gwarantowaną stopę zwrotu w wysokości do 7% wypłaca właściciel ośrodka Czarna Góra, a wszystkie koszty są po jego stronie. Basen, restauracje, spa and wellness w połączeniu z białym szaleństwem. Zapraszamy do kontaktu 697 913 412, www.apartamenty.czarnagora.pl. Każdy z nas zna kogoś, kto chrapie i nic dziwnego, bo na tę dolegliwość cierpi aż około 13 milionów Polaków. Zgadza się. Wielu moich pacjentów ma problem z chrapaniem. Polecam im wyrób medyczny Desnoran. Desnoran? Tak. Spray do nosa Desnoran działa na najczęstszą przyczynę chrapania. Bardzo wysoką skuteczność działania Desnoranu potwierdziły badania kliniczne. W takim razie powtórzmy to jeszcze raz. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Środa, 27 lipca, minęła 13. Informacje TOK FM. Anna Blaganek i Michał Poklękowski. Trwa akcja ratownicza i ewakuacja górników po wybuchu metanu w katowickiej kopalni Murski Staszic. W Krakowie wielkie odliczanie do przelotu papieża. Franciszek ma wylądować na Balicach około 16. Rosyjscy siatkarze wystąpią na igrzyskach w Rio. Szczegóły w informacjach TOK FM już za chwilę. W kopalni Murski Staszic w Katowicach trwa akcja ratownicza i ewakuacja górników po wybuchu metanu, do którego doszło przed południem. Służbom wciąż nie udało się nawiązać kontaktu z jednym z pracowników, który znajdował się w pompowni. Na razie nie wiadomo też, co było przyczyną wybuchu. Odnotowano go w szybie pełniącym funkcję wentylacyjną. Prawdopodobnie wybuchł gaz z tak zwanej rury szybowej, którą ujęty w specjalnej instalacji metan jest odprowadzany na powierzchnię. 3 miesiące ma mieć polski rząd na wdrożenie w życie rekomendacji Komisji Europejskiej dotyczących kryzysu konstytucyjnego. To na razie nieoficjalne informacje Gazety Wyborczej. Czekamy na konferencję wiceszefa Komisji Frausa Timmermansa. Według nich Bruksela będzie domagać się zaprzysiężenia 3 sędziów wybranych przez Sejm poprzedniej kadencji i opublikowania wszystkich wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Pytany o to przez reporterkę TOK FM Ryszard Czarnecki z PiS-u zasugerował, że niektórzy unijni komisarze mają problem z alkoholem i zaproponował, by komisja zajęła się sobą. Mam taką prywatną propozycję od Komisji Europejskiej. Może też w ramach takiej autokontroli ustawić alkomaty przed budynkiem Komisji Europejskiej. Może się przydadzą. Sugeruje pan, że członkowie Komisji Europejskiej piją w pracy? Jest publiczną tajemnicą to, że niektórzy liderów Unii mają z tym problemy. Przypomnijmy, że Ryszard Czarnecki jest wiceszefem Parlamentu Europejskiego. Już dziś do 1000 pielgrzymów. Na Światowych Dniach Młodzieży dołączy papież Franciszek. Jego samolot powinien wylądować na lotnisku w podkrakowskich Balicach około 16. Biskupa Rzymu oprócz pielgrzymów powitają m.in. prezydent Andrzej Duda oraz kardynał Stanisław Dziwisz. Godzinę później papież Franciszek powinien być już na Wawelu, gdzie zaplanowano pierwsze oficjalne spotkanie z przedstawicielami polskich władz, korpusem dyplomatycznym i biskupami. Potem papież przejedzie do Pałacu Arcybiskupów, gdzie będzie nocował, czyli na Franciszkańską 3. Pielgrzymi liczą na to, że późnym wieczorem wzorem Jana Pawła II pojawi się w oknie papieskim, by po raz pierwszy w Polsce przywitać się z wiernymi. Słuchasz informacji TOK FM. Władze Federacji Siatkarskiej
jak donosi Reuters, zatwierdziły start reprezentacji Rosji w siatkówce halowej i plażowej w trakcie Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Wcześniej zapadły już decyzje dotyczące m.in. lekkoatletyki, triślarstwa, pływania, kajakarstwa, pięcioboju nowoczesnego i żeglarstwa. W tych dyscyplinach wykluczono łącznie ponad 100 sportowców. Sprawa ma związek z raportem Światowej Agencji Antydopingowej dotyczącym tuszowania przez Rosję masowego dopingu przez jej sportowców. Afera dopingowa w Rosji może być wierzchołkiem góry lodowej. Agencje zajmujące się ściganiem tego procederu na całym świecie alarmują, że w innych krajach doping może być równie powszechny. Dyrektor Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie Michał Rynkowski mówił w Tok FM, że sygnały płynące głównie ze wschodu są bardzo niepokojące. W krajach postsowieckich sytuacja może być bardzo podobna, albo nawet gorsza, jeżeli chodzi o porównując do sytuacji rosyjskiej. Pod dużym znakiem zapytania są Chiny. Przypomnę, że dość niedawno chińskie laboratorium akredytowane przez WADA zostało zawieszone, także laboratorium kazachskie. Zdaniem Rynkowskiego nikt nie zagwarantuje, że w Rio wszyscy zwolennicy będą wolni od dopingu. Z drugiej strony podkreśla on, że system wykrywania nieprawidłowości jest coraz bardziej szczelny. Niewygodny rywal, dziwna murawa, stawką dwumeczu przedłużenie nadziei na upragniony awans do Ligi Mistrzów. Piłkarze Legii Warszawa o 20:30 zagrają na wyjeździe ze słowackim ASC Tercim w trzeciej rundzie eliminacji Champions League. Michał Janczura. W poprzedniej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów legioniści okazali się lepsi od bośniackiego zespołu z Zrinjski Mostar, natomiast mistrz Słowacji po zaciętym dwumeczu wyeliminował słoweńską Olimpię Ljubljana. Polski zespół wystąpił w środę na Słowacji osłabiony. Do Herty Berlin odszedł niedawno Andrzej Duda, a Guillerme pauzuje z powodu kontuzji. Ze względów zdrowotnych do Żyliny nie pojechał też Adam Klouszek. Piłkarze i trener Legii mają też jeszcze jedno zmartwienie, bo mecz odbędzie się na sztucznej murawie, na której żaden legionista wcześniej nie grał. Aby zagrać w fazie grupowej Champions League, mistrzowie Polski muszą pokonać zespół z Trenczyna, a następnie przebrnąć kolejną rundę. Rewanż za tydzień w Warszawie. Michał Janczura, Tok FM. A na kolejne informacje Tok FM zapraszamy Państwa o 13:20. Ekonomicznej i pełnej słońca podróży życzy sponsor prognozy pogody, właściciel serwisu blablacar.pl. Pogoda. Dziś znów bardzo ciepło i burzowo. Nawałnice, lokalnie także z gradem, prognozowane są głównie dla południa Polski. Wszędzie możliwe są przejaśnienia. Najładniej i bez deszczu będzie na wybrzeżu. Dziś na termometrach od 25 stopni w Trójmieście i Zakopanem, przez 28 w Białymstoku i Wrocławiu, 29 w Katowicach, 30 w Krakowie i Lublinie, do maksymalnie 32 stopni w Rzeszowie. Ekonomicznej i pełnej słońca podróży życzy sponsor prognozy pogody, właściciel serwisu blablacar.pl. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Połączenie. 13:05, Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Wczoraj rozmawialiśmy tu w tym studiu z Pawłem Knutem, prawnikiem z kampanii przeciw homofobii, o sprawie, która całkiem niedawno uzyskała swój, no można powiedzieć, finał. Byłby to finał, gdyby wyrok został uznany, bo był to wyrok w trybie nakazowym, ale nie został. Chodziło mianowicie o odmowę wydrukowania roll-upu dla fundacji LGBT Business Forum. Roll-up, czyli to jest taka, no powiedzmy, taki stand reklamowy, taki stojak reklamowy. Pracownik drukarni, która miała wykonać to zlecenie, napisał: odmawiam wykonania roll-upu z otrzymanej grafiki, nie przyczyniamy się do promocji ruchów LGBT naszą pracą. Kiedy fundacja zdecydowała się skierować sprawę do sądu, sąd rejonowy dla Łodzi Widzewa uznał zachowanie pracownika drukarni za wykroczenie z artykułu 138 kodeksu wykroczeń. Artykuł ten mówi, iż kto, zajmując się zawodowo świadczeniem usług, żąda i pobiera zaświadczenie zapłaty wyższą od obowiązującej, albo umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny odmawia świadczenia, do którego jest zobowiązany, podlega karze grzywny. I sąd w trybie nakazowym kazał pracownikowi drukarni zapłacić 200 zł na rzecz Skarbu Państwa. Potem zrobiła się z tego całkiem spora burza, nie spora, no ale coś tam się zrobiło. Między innymi Fundacja Ordo Iuris, Instytut Ordo Iuris, czyli taki konserwatywny instytut, organizacja mówiąca o prawach, chcę to powiedzieć, no, bardziej takich republikańskich niż prawach człowieka. Nie wiem, czy to takie rozróżnienie ma sens. Chwaliła się na swoich stronach, że to dzięki niej ten wyrok przestaje obowiązywać, a co jest bardzo ciekawe, wczoraj na stronach ministra sprawiedliwości
Ministerstwa Sprawiedliwości pojawiło się oświadczenie ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro w tej właśnie sprawie, w którym czytamy: sądy są zobowiązane strzec konstytucyjnej wolności sumienia, a nie ją łamać, mają stać na straży praw i wolności obywateli, w tym także wolności działalności gospodarczej, a nie narzucać im przymus. Żadnej ideologiczne racje nie uzasadniają naruszenia tych fundamentalnych zasad. Dlatego wyrok nakazowy skazujący Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa wobec pracownika prywatnej drukarni, który z powodu własnych przekonań odmówił przyjęcia zlecenia Fundacji LGBT Business Forum i drukowania materiałów promujących treści homo, bi i transseksualne, jest niebezpiecznym precedensem. Burzy wolność myśli, przekonań i poglądów, a także swobodę gospodarczą polegającą na dowolności transakcji. Stawia w uprzywilejowanej pozycji fundację reprezentującą środowiska mniejszości seksualnych, a łamie wolność sumienia pracownika, który ma prawo nie popierać homoseksualnych treści. Mając więc na względzie konieczność ochrony interesu społecznego i podstawowych wolności obywatelskich, minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro zdecydował o przystąpieniu przez prokuratora okręgową w Łodzi do postępowania przed Sądem Rejonowym dla Łodzi Widzewa. Celem jest obiektywne rozpatrzenie złożonego wniosku o ukaranie, mając na względzie zasady wolności sumienia i zdrowego rozsądku. Z nami jest dr Hanna Gajewska-Kaczkowska, adwokat, a także wykładowczyni Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Ja może tak zapytam ogólnie, co pani na to? To oświadczenie ministra jest takie, powiedziałbym, dość niezwykłe. No, podpisał się pod tym Wydział Promocji, bo ja tu mam przed oczami na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. No, jak się Wydział Promocji podpisał, to znaczy, że takie oświadczenie promocji ma służyć, prawda? Tylko pytanie czego? Ja tak sobie myślę, że nie bardzo rozumiem, co ma do tego Ordo Iuris, dlatego że jeżeli jest wyrok nakazowy, to sprzeciw może złożyć tylko osoba, której ten wyrok dotyczy. Czyli tenże pracownik owej drukarni. Interwencja ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, bo oczywiście to nakazał on prokuraturze okręgowej włączenie się do tego postępowania. No cóż, przypomina mi trochę strzelanie z armaty do wróbla. Mnie się wydaje, że stanowisko prokuratora generalnego jest na tyle poważne i na tyle wysokie, że w kwestii drobnych wykroczeń nie powinien się angażować, chyba że oczywiście dzieje się niesprawiedliwość. I teraz, czy to się dzieje? No bo oczywiście w tym oświadczeniu powołujemy się na Wydział Promocji Ministra Sprawiedliwości, powołuje się na konstytucję, na wolność sumienia, krótko mówiąc, na takie wartości, które nie sposób zaprzeczyć, ale zapomina jak gdyby o tym, że w Konstytucji jest taki artykuł 32, który mówi o tym, że nikt nie może być dyskryminowany ani politycznie, ani społecznie, ani gospodarczo z uwagi na, i tu następuje wyliczenie na to, między innymi również i z tego powodu, że jest osobą o takiej czy innej orientacji seksualnej. Jest mowa o orientacji w Konstytucji? Nie. Nie, w Konstytucji nie ma, ale jest takie określenie, panie redaktorze, ja sobie dokładnie w tej chwili nie przypominam, ze względu na osobę, coś takiego, bardzo szerokie, więc tam mogą być bardzo różne rzeczy. I wreszcie, co jest dla mnie bardzo dziwne w tej sprawie, to jest kwestia powoływania się na wolność gospodarczą. Ja nie znam jej szczegółów, ale rozumiem, że umowę zlecenia, nie wiem, czy ten pracownik był tylko pracownikiem. Nie tak mi się wydaje przynajmniej. No więc tak, no więc ciekawe, co na to właściciel, który jak gdyby w takiej sytuacji no, utracił zlecenie i czy pracownik nie przekroczył swoich uprawnień, zachowują się w taki sposób, a nie inny. Ja sięgnęłam do komentarzy do artykułu 138 Kodeksu Wykroczeń i tutaj taki pierwszy komentarz, który mi wpadł w ręce autorstwa pana profesora Grzegorczyka, bardzo dobry zresztą komentarz, zawiera taką tezę. Druga odmiana wykroczenia polega na odmowie świadczenia bez uzasadnionej przyczyny. Sprawca nie ma prawa selekcjonowania klientów. Można więc powiedzieć, że w literaturze prawniczej nie budzi wątpliwości, że sprawca nie ma prawa selekcjonowania klientów.
A wprowadzanie czegoś na kształt klauzuli sumienia wszędzie, no doprowadzi nas do szaleństwa. No właśnie mnie to zastanowiło. No sędzia, który na przykład nie uznaje, nierozerwalność węzła małżeńskiego, nie będzie udzielał rozwodów. Ja, będąc na przykład jako adwokat, działaczką ruchu pro-life, nie przyjmę obrony z urzędu, którą przyjąć muszę kobiety, która dokonała zabiegu aborcji. Lekarz muzułmanin nie zrobi zastrzyku psu, bo psy są zwierzętami nieczystymi. I tak w zasadzie no, dojdziemy może nie do państwa wyznaniowego, ale sumieniowego. Ja zostałam sobie już w formie zupełnego żartowania, bo sama historia jest taka dla mnie trochę, jest trochę tragifarską. Bo pamiętam, jakśmy rozmawiali kiedyś na uniwersytecie, jeden z kolegów powiedział, słuchajcie, mnie sumienie nie pozwala uczyć niezdolnych studentów. Coś w tym jest. Ale mówi pani to a propos ministra sprawiedliwości? Nie. Ja się zastanawiam tylko nad tym, czy to przesłanie ministra sprawiedliwości, które gdyby je traktować bardzo serio, zmierza w kierunku, że się tak wyrażą, upychania klauzuli sumienia wszędzie, gdzie się da i nawet tam, gdzie się nie da, nie może w konsekwencji doprowadzić do takich absurdów, jak właśnie ta celna uwaga mojego kolegi, że nie będzie uczył niezdolnych studentów. Ale czy ja się zastanawiam nad tym, jednak to jest bardzo wprost powiedziane, czego sądowi nie wolno i co ma zrobić prokuratura. I to jest zastanawiające chyba najbardziej w całej tej historii. Znaczy, ja myślę, że temu oświadczeniu daleko jest od czegoś, co się nazywało elegancja juris. Albowiem sądom nie należy wskazywać kierunku orzecznictwa w sposób jeszcze w dodatku tak oczywisty, jak to jest uczynione w tym dokumencie. No, wydaje mi się, że w ogóle komentowanie wyroku nieprawomocnego jest sprzeczne z pewnymi zasadami komentowania w ogóle orzeczeń sądu. I cóż, no właściwie sąd usłyszał, że zrobił źle i ma to poprawić. Co więcej, tym narzędziem naprawczym jest prokuratura, no wyposażona w związku z nową ustawą o prokuraturze w ogromny wachlarz uprawnień, moim zdaniem o wiele za szeroki. No i robimy tutaj takie wrażenie. Sądy będą błądzić, ale nie myląca się prokuratura skoryguje je zawsze. Czy o taki wymiar sprawiedliwości nam chodzi? To właśnie mnie zastanawia, czy to już nie jest, bo można powiedzieć tak, to jest nie tylko ręczne sterowanie, ale to jest jeszcze robienie z tego promocji. Tak, dlatego na początku naszej rozmowy zwróciłam uwagę, że pod tym oświadczeniem podpisany jest Wydział Promocji. I proszę zauważyć, że ostatnie zdanie jest takie, że celem tego przystąpienia przez prokuraturę okręgową w Łodzi jest obiektywne rozpatrzenie złożonego wniosku. No to już jest, muszę powiedzieć, dla sądu policzek. Albowiem wynika z tego, że sąd rozpoznał sprawę nieobiektywnie. Ale nie tylko. Sąd również nie miał zdrowego rozsądku, bo tutaj jest mowa o zdrowym rozsądku. Tak. A więc nierozsądny sąd, nieobiektywny sąd, no cóż, no bo orzekł tak jak orzekł w granicach prawa i dlatego nie bez kozery powołałam komentarz pana profesora Tomasza Grzegorczyka, no do którego każdy sędzia orzekający w sprawach o wykroczenia sięga. Dziękuję bardzo. Nie ma prawa selekcjonowania klientów. Sąd uczynił, co uczynił. Można by było się zastanowić nad tym, czy nie mógłby, nie wiem, odstąpić od wymierzenia. Trudno mi powiedzieć. Natomiast problemem, naprawdę problemem w tej całej sprawie jest to oświadczenie ministra sprawiedliwości, o którym żeśmy mówili. I to nie pozostawiające żadnych wątpliwości. Dziękuję bardzo. Doktor Hanna Gajewska-Kraczkowska, adwokat, wykładowczyni Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, była z nami 13.17. Połączenie. Bardzo wiele różnych. Ale no jest też o tego, by...
Duża część dłużników alimentacyjnych po prostu unika płacenia alimentów. Pani Maria napisała, dlaczego nie płacą? To proste, bo mogą. To jest bardzo smutna prawda. Wycina się to pole, które pochłaniają toksyny. Razem, panowie, to zbierzcie, zwłaszcza pan z ochrony środowiska. To lepiej, żebym pił, czy lepiej, żebym palił? Ani to, ani to. No ale jeżeli już. No i jeśli pan chciał być konsekwentnym buntownikiem, to musiał pan w ogóle zaprzestać pracy, tak jak właśnie Diogenes. Wieczór Radia Tok FM. Zapraszam w każdą środę po godzinie 21. Paweł Sulik. Jak oni to odbierają, to spotkanie młodych? Reklama. ProLiver zawiera cenione składniki wspierające wątrobę, a do tego bonus. ProLiver wspiera utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. Wątroba i cholesterol. Suplement diety ProLiver to prawdziwa kumulacja korzyści. Lider techniczny prezentuje. Już jutro w Lidl. Funkcjonalne urządzenia przydatne każdego dnia. Na przykład w krętach z wydajnym akumulatorem litowo-jodowym. Wygodnym obrotowym uchwytem. Wbudowaną latarką LED. W zestawie z praktyczną walizką i kompletem bitów. Tylko za 75 zł. Tak, tylko 75 zł za wkrętak akumulatorowy. Lidl. Co tydzień coś nowego. Kiedyś ból nóg i żylaki to był dla mnie duży problem. Już nie jest. Odkąd stosuję Diohespan Max z maksymalną dawką. Nie zmienię Diohespanu na nic innego. Dodatkowo badania potwierdzają, że użytkowniczki Diohespanu nie muszą rezygnować z aktywności fizycznej. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofar. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych informuje. Myślisz o założeniu stowarzyszenia lub fundacji? Potrzebujesz wzmocnić swoją organizację? Odwiedź dolnośląskie punkty konsultacyjno-doradcze dla organizacji pozarządowych i bezpłatnie skorzystaj z naszego wsparcia. Od 2011 roku doradzamy, animujemy i informujemy dzięki partnerskiej współpracy Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenia Tratwa i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Wejdź na stronę www.inkubator.mgo.info i znajdź najbliższy punkt w Twojej okolicy. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 13.20, Michał Poklękowski, zapraszam. 3 miesiące ma mieć polski rząd na wdrożenie w życie rekomendacji Komisji Europejskiej dotyczących kryzysu konstytucyjnego. To na razie nieoficjalne informacje Gazety Wyborczej. Czekamy na szczegóły ustaleń od wiceszefa Komisji Franza Timmermansa. Według nich Bruksela ma domagać się zaprzysiężenia 3 sędziów wybranych przez Sejm poprzedniej kadencji i opublikowania wszystkich wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Ta ostra reakcja to efekt zaciętej walki PiS-u z Brukselą, mówi Radiu Tok FM poseł Nowoczesnej Grzegorz Furgo. To są rany, wojna to są ofiary. No ja nie wiem, czy my naprawdę musimy z wszystkimi walczyć. Tej wojny nie wygramy. A Komisja Europejska rekomendacjami otworzy drugi etap procedury kontroli praworządności. Jeżeli rząd ich nie wdroży, musi się liczyć z tym, że Komisja skieruje sprawę do Rady Europejskiej, a ta może zdecydować o sankcjach. Słuchasz informacji Tok FM. Tureckie wojsko poinformowało, że w próbie puczu z 15 lipca wzięło udział ponad 8,5 tysiąca żołnierzy, co stanowi 1,5% sił zbrojnych. Według Ankary mieli oni należeć do siatki terrorystycznej przebywającego w Stanach Zjednoczonych muzułmańskiego kaznodziei Fethullaha Gulena. Władze Turcji oskarżają go o zorganizowanie puczu. Niemiecki dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung podaje, że po ostatniej serii zamachów najważniejszym zadaniem władz Niemiec i Francji jest przywrócenie obywatelom poczucia bezpieczeństwa. Komentatorzy apelują, by nie podejrzewać wszystkich uchodźców o terroryzm i wzywają muzułmanów do odnowy ich religii. Według gazety władze obu krajów muszą też uważać, by uzasadniony lęk mieszkańców nie doprowadził do nastrojów przypominających pogrom wobec uchodźców. Kolejne informacje w Radiu Tok FM o 13.40. Zapraszamy. Pogoda. Zacznie dziś w Małopolsce, na Śląsku lokalnie ulewą będzie towarzyszył grad. Wszędzie spodziewajmy się też rozpogodzeń, najładniej i bez deszczu będzie na wybrzeżu. Nadal bardzo ciepło, na termometrach od 25 stopni w Trójmieście, przez 28 w Białymstoku, Wrocławiu, 29 w Poznaniu i Toruniu, do 30 stopni w Warszawie, w Kielcach i Krakowie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Ogłoszenie.
połączenie płatne. Internet to kopalnia wiedzy i informacji. Internet to źródło dobrej rozrywki. Ale internet to także zagrożenie. Według badania z 2012 roku w Polsce problem uzależnienia od internetu dotyczy wielu osób i stale rośnie. Szacuje się, że 100 tysięcy osób jest uzależnionych, a kolejne 750 tysięcy zagrożonych uzależnieniem. Co istotne, na uzależnienie od internetu szczególnie narażone są dzieci i osoby młode. Kiedy możesz zacząć podejrzewać uzależnienie od internetu, mówi Łukasz Wojtasik z fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. O nadużywaniu internetu, bo niektórzy postulują, żeby takiego terminu używać. No tutaj zazwyczaj to pierwsze, co przychodzi na myśl, to jest ten parametr czasu, tak? To znaczy, że jeżeli młody człowiek zbyt wiele czasu, dużo czasu poświęca na korzystanie z sieci, natomiast na pewno ważny jest też drugi element, o którym się mówi, to znaczy, że to korzystanie z internetu zaburza takie poprawne funkcjonowanie w świecie, tak? To znaczy, jeżeli pojawiają się wobec tego problemy w funkcjonowaniu w rodzinie, w relacjach rówieśniczych, problemy szkolne, wtedy mówimy o problemie nadużywania.